Czcigodny księże prałacie, pani minister, szanowni parlamentarzyści, drodzy reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, panie marszałku, magnificencji rektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, dostojni goście według sprawowanej funkcji i godności, wysoki senacie, rado uczelni, pracownicy PWSD, droga młodzieży akademicka. Szanowni Państwo, Leonardo da Vinci mawiał, że mądrość jest córką doświadczenia. Nasza uczelnia z 20-letnim kapitałem doświadczeń rozpoczyna dziś 21 rok funkcjonowania. Inauguracja jest zawsze najważniejszym i wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu akademickim. Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad rozwojem, postępem i samodoskonaleniem. Jest też dniem, w którym szczególnie należy pamiętać o tych wszystkich, którzy pracowali dla dobra naszej Alma Mater, a którzy odeszli od nas na zawsze. W ostatnim roku zmarł pierwszy rektor naszej uczelni, profesor Antoni Jarosz oraz wieloletni pracownik, pan Czesław Dziaduś. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Drodzy Państwo, nie sposób sobie wyobrazić uczelni bez studentów. Dlatego na wstępie pragnę szczególnie ciepłe słowa skierować do studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają studia. Naszą chlubą jest to, że pomimo niszu demograficznego dziś studia rozpoczyna ponad 1200 studentów. Jest to około 147 osób więcej niż ubiegłego roku. Dziś w naszych murach kształci się ponad 2600 studentów. Stając się studentami, zaczynacie nowy etap swojego życia. W uczelni, która została świadomie przez Was wybrana, która na pewno Was nie zawiedzie, która zapewni Wam solidną podstawę do dalszej edukacji oraz interesującego życia zawodowego. Sapere aude, miejcie odwagę być mądrymi. Witam Was serdecznie w murach naszej Alma Mater. Drodzy Państwo, jako dynamiczna, nowoczesna uczelnia publiczna z ubuntowaną pozycją wśród innych polskich szkół wyższych kształcimy młodzież na studiach pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich oraz na studiach magisterskich. Proponujemy studentom kształcenie na 17 kierunkach studiów, z czego 5 stanowią kierunki inżynierskie. Pamiętamy również o humanistach. Ogółem od 1998 roku mury naszej uczelni opuściło blisko 22 tysiące absolwentów. Nasi absolwenci są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców, o czym świadczą m.in. wysokie pozycje uczelni w ogólnopolskich rankingach. Wielu z naszych studentów osiągnęło znaczące sukcesy zawodowe, z czego się bardzo cieszymy. Staramy się ciągle podnosić poziom kształcenia. W tym celu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską w sprawie wspólnego kształcenia studentów, współpracy dydaktycznej, naukowej i rozwojowej. Porozumienie to pozwoli wykorzystać przez obydwie uczelnie możliwości, jakie stwarza nam nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, Konstytucja dla Nauki. Dokument podpisano w obecności Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dodam, że jest to pierwsze takie porozumienie w Polsce. W chwili obecnej prowadzimy wspólnie z Politechniką studia podyplomowe oraz pracujemy nad nowymi kierunkami studiów. Planujemy również dalsze poszerzanie oferty studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. We wrześniu bieżącego roku wspólnie z 57 polskimi uczelniami podpisaliśmy deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni. Tym samym zobowiązaliśmy się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Naszym celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Chcemy to czynić we współpracy z parlamentarzystami, władzami samorządowymi, oświatowymi oraz wszystkimi, którym na sercu leży dobro naszego miasta Jarosławia
i naszej uczelni. Szanowni Państwo, największym kapitałem są nasi pracownicy. Uczelnia zatrudnia łącznie 346 pracowników, z czego 222 to nauczyciele, którzy kształcą na co dzień naszą młodzież. W tym składzie jest 13 profesorów tytularnych, 31 doktorów habilitowanych, 105 doktorów i 73 magistrów. W ostatnim roku 3 pracowników zyskało stopnie naukowe profesora i doktora habilitowanego. W chwili obecnej finalizowanych jest 9 przewodów doktorskich, które mam nadzieję będą szybko zakończone i poszerzymy skład naszej kadry o kolejnych wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych. Zatrudniamy również 124 pracowników w działach administracyjno-obsługowych. I tutaj, Szanowni Państwo, to jest szczególnie ważne. Praca każdego z nas jest niezwykle ważna. Nawet praca tych osób, których na co dzień nie widać, którzy nie spotykają się ze studentami, a to dzięki nim cała ta nasza infrastruktura jest utrzymywana. Dzięki ich codziennemu wysiłkowi możemy funkcjonować, możemy pracować z młodymi ludźmi. Począwszy od pracowników obsługi, poprzez administrację, skończywszy oczywiście na nauczycielach akademickich. Za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bo wiem, że wielu z Was naprawdę bardzo wiele swojego czasu, swojej energii poświęca na to, żeby ta uczelnia mogła rozwijać się, mogła spełniać oczekiwania przede wszystkim młodych ludzi, którzy przychodzą do nas na studia. Jak usłyszeliście wcześniej, jest to bardzo duża grupa osób. Chciałbym podziękować również moim poprzednikom, rektorom, dyrektorom instytutów, emerytowanym pracownikom za to, co zrobili do tej pory, że to uczelnię zostawili w bardzo dobrej kondycji, a my możemy kontynuować to dzieło. To jest taka sztafeta w pewnym sensie pokoleń. Po nas przyjdą inni. My też chcemy zostawić tę uczelnię w jak najlepszym stanie, żeby ona była chlubą dla naszego miasta i żebyśmy wszyscy kiedyś mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby ta uczelnia mogła być jedną z lepszych w Polsce. Dziękuję w tym momencie wszystkim naszym pracownikom, których już pewnie wielu z nich nie ma, wielu przeszło na emeryturę, ale oni wszyscy pracowali na to, co dzisiaj możemy. Podsumowując miniony rok akademicki, odniosę się do kilku ważnych inicjatyw, które w ostatnim czasie udało się zrealizować. Przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że udało nam się utworzyć monoprofilowe centrum symulacji medycznych. Koszty inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Dzięki tej inwestycji nasi studenci pielęgniarstwa mogą przygotowywać się do pracy z pacjentem, ćwicząc przy użyciu fantomów o tzw. dużej wierności, to znaczy reagujących na każde działanie w procesie leczenia. Jest to szczególnie ważne, dlatego że już pracy z pacjentem będą mogli uniknąć wielu błędów, które niestety czasami się przytrafiają. Lepiej jest po prostu ćwiczyć na fantomie, niż bezpośrednio później już na żywym pacjencie. To jest ten dar techniki, który możemy wykorzystywać, a te fantomy jest to sprzęt najnowszej generacji. Praktycznie nie różnimy się tutaj wyposażeniem od uczelni amerykańskich, gdzie zresztą ostatnio nasza delegacja przebywała i też mogła się tam jeszcze dokształcać na Uniwersytecie Villanova w Filadelfii. I takie wyjazdy będą dalej miały miejsce, dalej będziemy robić wszystko, żeby nasi pracownicy byli jak najlepiej przygotowani, zwłaszcza tam, gdzie kształcimy ludzi, którzy będą bezpośrednio walczyć o życie i zdrowie nas wszystkich. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, że to centrum powstało i to centrum będzie takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o podniesienie jakości kształcenia na kierunkach w Instytucie Ochrony Zdrowia. W ostatnim roku zakończyliśmy trzy edycje pilotażowego programu wsparcia praktyk zawodowych dla studentów, programu, który był jednym z kluczowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wspomagania wprowadzania kierunków praktycznych w szkołach zawodowych.
dzięki wsparciu ponad 6 milionów złotych 367 studentów mogło odbyć płatne półroczne staże w przedsiębiorstwach, które funkcjonują tutaj na terenie naszego powiatu, na terenie naszego województwa, a pomoc na jednego studenta, czyli ta kwota, którą studenci otrzymywali, wynosiła około 15 tysięcy złotych, czyli każdy z tych studentów miał możliwość otrzymania 15 tysięcy złotych, za co bardzo serdecznie jesteśmy, chcielibyśmy podziękować i jesteśmy wdzięczni naszemu ministerstwu. Do tej pory takiego wsparcia nie było. Teraz właśnie podczas tych ostatnich lat no to kształcenie zawodowe zostało znacznie zasilone właśnie finansowo. Bardzo za to jesteśmy wdzięczni. Finalizujemy w tej chwili proces wyposażania uczelni w nowoczesne laboratoria. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zakupiliśmy m.in. laboratoria baz danych i systemów informacyjnych, sieci komputerowych, laboratorium budownictwa w wysokim standardzie technicznym, laboratoria pielęgniarskie oraz laboratorium telemedycyny i teleopieki. Sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone zostały w nowoczesne katedry multimedialne. W chwili obecnej trwają prace przebudowy pomieszczeń dla nowej serwerowni oraz ogłoszone zostały przetargi na wyposażenie aż 9 laboratoriów, 4 specjalistycznych laboratoriów informatycznych, 3 laboratoriów dedykowanych dla kierunku geodezja i kartografia oraz 2 laboratoriów dla Instytutu Ochrony Zdrowia. Dostawy sprzętu zaplanowano do końca roku kalendarzowego. Również do końca roku ma zakończyć się realizacja projektu wspierającego rozwój studentów pod kątem zapotrzebowania na pracowników nowoczesnych branż kreatywnych. Projekt wsparł w formie szkoleń i warsztatów oraz wizyt studyjnych ponad 600 studentów. Na zakończenie obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 uczelnia pozyskała przed kilkoma miesiącami dofinansowanie 2 znaczących dla nas projektów. Pierwszy to wsparcie Uniwersytetu Dziecięcego. Otrzymaliśmy 3-letnie finansowanie szeregu działań dla naszych przyszłych studentów. To są warsztaty, pokazy, pikniki naukowe, wyjazdy studyjne do Centrum Nauki Kopernik. Bardzo się z tego cieszymy, bo mamy taką dewizę, że do studiowania na naszej uczelni trzeba przygotowywać już od przedszkola, czyli od przedszkola do PWST. Bardzo jest to dla nas takim radosnym momentem w funkcjonowaniu, że możemy się właśnie z tymi dzieciakami spotykać, możemy im w taki sposób bardzo przystępny przekazywać wiedzę. I oni są z tego bardzo zadowoleni. To jest takie miłe dla nas, a zarazem też budujące. Widzimy, że to zainteresowanie nauką wśród tych młodych ludzi jest i my staramy się je jak najbardziej tutaj zwiększać. Drugi projekt to Uczelnia 2.0, nawiązujący swą nazwą do Konstytucji dla Nauki. Dzięki wsparciu kwotą ponad 7 milionów złotych planujemy dostosować nasze programy nauczania do wymogów rynku pracy. Tutaj przeprowadzamy szereg form doskonalenia studentów zakończonych międzynarodowymi certyfikatami oraz wprowadzamy program wspierający zmiany zarządcze w uczelni, w ramach którego planujemy wsparcie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, a także unowocześnienie części naszych systemów informatycznych. Szanowni Państwo, jesteśmy dumni z tego, że z rąk premiera Jarosława Gowina uczelnia nasza otrzymała 1 000 000 złotych w ramach programu dydaktycznej inicjatywy doskonałości. Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na rozwój pracowni oraz podniesienie jakości kształcenia. A tutaj dodam, w formie takiej dygresji, że nie było łatwo zdobyć ten 1 000 000 złotych, bo musieliśmy bardzo dużo różnych wymogów spełnić. Począwszy właśnie od jakości kształcenia, poprzez oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nie skończywszy na wynikach badań urzędów statystycznych, które właśnie interesują się losami absolwentów. I to właśnie był taki kluczowy punkt tego osiągnięcia, bo gdyby nie to, że nasi studenci znajdują pracę i to pracę dobrze płatną, pewnie byśmy o tym 1 000 000 złotych mogli tylko pomarzyć. A jest właśnie inaczej.
doceniają nas w całej Polsce pracodawcy, biznesmeni, osoby, które prowadzą firmy, za to, że potrafimy przygotować młodzież tak, aby sprostała ich oczekiwania. To jest niezwykle istotna rzecz. Z tego jesteśmy również bardzo dumni, bo uczyć tylko i wyłącznie teorii, to w zasadzie już przynajmniej na poziomie uczelni takich jak nasza, to już przeszło do historii. My musimy uczyć praktycznie, musimy uczyć zawodowo, musimy uczyć konkretnych umiejętności i kwalifikacji. To dzięki naszej kadrze nam się udaje robić. Z tego jesteśmy również bardzo dumni. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tak dobrze oceniani. Jest to dla nas szczególnie ważne wyróżnienie, jak również motywacja do dalszej pracy na rzecz naszej uczelni. Bardzo serdecznie dziękujemy tutaj. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy naszemu ministrowi Jarosławowi Gowinowi za wszelką pomoc, jakiej doświadczyliśmy oraz, że był z nami dwa razy podczas naszej uczelnianej uroczystości. Na marginesie dodam, a też troszeczkę studiuję historię naszej uczelni, że do tej pory żadnemu wcześniejszym ministrom to się nie udało. Ten minister był pierwszy raz w historii uczelni, dwa razy był w Jarosławiu, a w mieście, a można powiedzieć prowincji, na kresach wschodnich Polski, mogliśmy gościć ministra nauki i szkolnictwa. Bardzo się z tego cieszymy, jest to tam rehabilitacja. Dziękujemy również za wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na ręce pana marszałka. Niedawno podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim, na mocy której uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 50 tysięcy złotych, ale wcześniej, w poprzednich latach, były to jeszcze większe sumy. Każda taka pomoc jest dla nas niezwykle istotna. Oczywiście wszystkie te pieniążki przeznaczamy na zakupy niezbędnego wyposażenia do naszych laboratoriów. Inwestujemy po prostu w infrastrukturę, a dzięki temu inwestujemy w studentów. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę przekazać również podziękowania panu marszałkowi. I to, że no, cieszymy się z tego, że o nas dobrze myślicie i zawsze jak jest jakaś możliwość dofinansowania, to coś marszałka dostajemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Niedawno podpisałem, przepraszam, w ostatnim czasie dokonaliśmy prac nad kilkoma projektami, bardzo takimi istotnymi z punktu widzenia właśnie funkcjonowania naszej uczelni. Były to projekty inwestycyjne, ale były to też projekty tak zwane miękkie, nieinwestycyjne. I w sumie tutaj też muszę się pochwalić, że dzięki pracy naszych działów, dzięki wysiłkowi naszych pracowników, udało nam się zdobyć przez te ostatnie 4 lata 38,5 miliona złotych. To są wszystko pieniążki tak zwane zewnętrzne. Jest to bardzo duża suma pieniędzy, też no, można powiedzieć rekordowa. Do tej pory nam się tego nie udało zrobić. Te 38 milionów w tej chwili pracuje tutaj na uczelni. Z czego 14 milionów złotych to właśnie są te projekty twarde, a 24 miliony złotych to są projekty miękkie, czyli te wszystkie projekty, które wiążą się bezpośrednio też z prowadzeniem kursów dokształcających, praktykami studenckimi, wszystkim tym, co służy doskonaleniu tego warsztatu naukowego, dydaktycznego naszych pracowników i studentów. Drodzy Państwo, na stypendia naukowe dla studentów w tym roku przeznaczamy ponad 5,5 miliona złotych. To są też pieniążki, które otrzymaliśmy od naszego ministerstwa. Jest to bardzo duża kwota pieniędzy. Tutaj wchodzą też pieniądze, które przeznaczamy na pomoc materialną dla naszych studentów. Czasami ci młodzi ludzie, no nie stać ich na wiele rzeczy, nie stać ich na to na przykład, żeby zakupić sobie jakieś nowoczesne pomoce naukowe, książki, podręczniki, a dzięki właśnie tej pomocy mogą to robić. To jest taka nasza misja. My jesteśmy uczelnią, która ma patrona i pamiętamy o tym patronie. Pamiętamy o księdzu błogosławionym, księdzu Władysławie Markiewiczu. Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie tej biedniejszej czasami młodzieży pomagać. A nie czynilibyśmy tego, gdybyśmy nie mieli właśnie wsparcia z ministerstwa, od naszego rządu, od pana marszałka, od wszystkich ludzi dobrej woli, bo czasami też to są wpłaty od biznesmenów, od osób, które kiedyś studiowały, a w tej chwili
odniosły jakiś sukces i mogą nas wspierać. Na uczelni działa fundacja, na którą czasami wpływają jakieś pieniążki, które później możemy właśnie przeznaczać na tych młodych ludzi, żeby im pomagać po prostu. Bo wiemy, że to jest kapitał, to jest po prostu kapitał nasz, to jest kapitał naszego regionu, naszego miasta. Warto inwestować, to jest przyszłość. Nie ma co ukrywać bez tych młodych ludzi, którzy mam nadzieję, że zostaną w naszym mieście, zostaną w naszym regionie, bo pewnie wiele byśmy stracili. Warto o tym pamiętać. Szanowni Państwo, bardzo ważnymi przejawami działalności uczelni, dzięki którym jesteśmy dobrze postrzegani w Polsce i poza granicami naszego kraju, są publikacje naukowe i konferencje. Dzięki działalności wydawnictwa udało nam się w ostatnim roku wydać ponad 17 publikacji naukowych. W minionym roku akademickim w dalszym ciągu prowadziliśmy współpracę z innymi uczelniami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z wielką dumą informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna została nominowana w konkursie EDU Inspiracja 2019. I tutaj podkreślę, jako jedna z pięciu uczelni w całym kraju, które realizując program Erasmus Plus wyróżniły się na arenie ogólnopolskiej. Jest to szczególnie dla nas istotne, bo ta wymiana międzynarodowa w tej chwili jest takim oczkiem w głowie naszym, ale również naszych władz ministerialnych. Przyjmujemy studentów, wysyłamy studentów, przyjmujemy naukowców z innych uczelni, z krajów Unii Europejskiej, ale też sami jeździmy, aby coś popatrzeć, czegoś się nauczyć. Po prostu, żeby samemu się doskonalić. To jest naprawdę bardzo duży wysiłek działu współpracy międzynarodowej, za to serdecznie dziękuję. Mamy podpisanych 51 umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami, instytutami naukowymi. Ta ilość partnerów jest ciągle poszerzana. W ramach programu Erasmus Plus współpracuje z nami aż 86 uczelni zagranicznych. Zresztą, jak Państwo widzicie, na sali znajduje się wielu przedstawicieli z zagranicy, z Ukrainy, z Instytutu Badań Regionalnych, Ukraińskiej Akademii Nauk. Jest to bardzo ważna instytucja z uczelni, takich jak chociażby Instytut Bankowy, z uczelni słowackiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ale poza tym mamy też bardzo wieloma uczelniami bardzo dobre kontakty z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, o czym jeszcze wcześniej wspomniałem. Dzięki tym kontaktom możemy istnieć nie tylko w Polsce, ale również za granicą i tam też jesteśmy bardzo dobrze postrzegani. Szanowni Państwo, na uwagę zasługuje również fakt, że funkcjonują u nas aż 17 kół naukowych oraz inne organizacje studenckie, w tym prężnie działający samorząd studencki oraz duszpasterstwo akademickie. Działa u nas również forum akademicki pod dyrekcją pani magister Lucyny Kozioł. W tej chwili podziękuję tutaj chórowi za uświetnienie naszej uroczystości, bo pewnie później mógłbym zapomnieć, a nie chciałbym, ale czynię to w tej chwili. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam przyjemność poinformowania Państwa, że nasz student z kierunku budownictwo, pan Bartłomiej Dzirba, został laureatem konkursu dla młodych inżynierów. Otrzymał wyróżnienie w zadaniu detal inżynierski. Z tego również jesteśmy bardzo, bardzo dumni, bo te kierunki techniczne to jest taki, można powiedzieć, flagowy produkt naszej uczelni. Widać, że nasi studenci uzyskują wysokie nagrody ogólnopolskie. Są na równi stawiani z absolwentami, ze studentami jak i renomowanych uczelni, jak na przykład Politechnika Warszawska czy Politechnika Krakowska. Z tego jesteśmy bardzo dumni. Nasi studenci są również bardzo aktywni sportowo. W roku akademickim 2019 klub uczelniany AZS Jarosław zrzesza ponad 300 członków. Nasze studentki awansowały do finału akademickich mistrzostw Polski w siatkówce kobiet, gdzie w kwalifikacji generalnej wywalczyły wicemistrzostwo Polski, zaś w kwalifikacji wyższych szkół zawodowych mistrzostwo Polski. To jest niezwykłe osiągnięcie, szanowni Państwo, też na uwagę, można powiedzieć, historyczną dla naszego miasta, dla naszej uczelni. Właśnie tutaj ten pan. Niezwykle szczęśliwy, że udało się tak wysokie miejsce uzyskać naszym dziewczynom, które u nas studiują. Mam nadzieję, że takie sukcesy będą
dalej kontynuowane. W tym roku sekcja koszykówki mężczyzn awansowała do drugiej ligi centralnej organizowanej przez Polski Związek Koszykówki. To też jest dosyć znaczące dla nas osiągnięcie. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów, jakie na przestrzeni ostatnich lat udało się osiągnąć na naszych uczelniach. I to zarówno tych dydaktycznych, jak i tych związanych z infrastrukturą, rozbudową, z wyposażeniem, nowoczesny sprzęt, laboratoria. O tych osób jest wiele i osobiście w tej chwili składam im serdeczne podziękowania. Jeszcze raz dziękuję panu premierowi Jarosławowi Gowinowi za dostrzeżenie roli, jaką państwowe uczelnie zawodowe pełnią w polskim systemie oświatowym oraz za środki finansowe, jakie otrzymaliśmy zarówno w formie dotacji, jak i pomocy. A to jest znacząca suma, to jest ponad 17,5 miliona złotych. Szczególnie dziękujemy pani minister, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Annie Szmitrodziewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Senatorowi Mieczysławowi Wygołubie, staroście Tadeuszowi Szanowi, wszystkim parlamentarzystom, którzy nas wspierają, burmistrzowi naszemu Waldemarowi Paluchowi, przedstawicielom świata biznesu, osobom duchownym, wszystkim, którym na sercu leży po prostu to nasze uczelnie. I to czynię, że tak powiem, w imieniu wszystkich nas tutaj zgromadzonych pracowników naszej uczelni, bo bez waszej pomocy nie moglibyśmy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy. I liczymy na to, że dalej ta pomoc będzie tak intensywna i tak efektywna zarazem, jak do tej pory. To jest wasza uczelnia, to jest nasza wspólna uczelnia, powiem tak, wszystkich, tak naprawdę wszystkich osób, parlamentarzystów, samorządowców, biznesmenów. Dziękuję służbom mundurowym, które historyczny moment, cały czas podkreślam tą wyjątkowość, bo też chyba po raz pierwszy mamy dwóch generałów policji na sali. Do tej pory nigdy to się nie przydarzyło. No, jakiś taki wyjątkowy czas się odświeża. Dlatego bardzo proszę, bądźcie Państwo z nami. Nasza misja jest misją, której nie można realizować w oderwaniu od otoczenia, w oderwaniu od właśnie tej społeczności, która nas wspiera. Dziękuję prorektorom, dziękuję dyrektorom instytutów, kierownikom struktur międzyinstytutowych, pracownikom dydaktycznym, administracyjnym i obsługi, a zwłaszcza wam, dziękuję drodzy studenci, ponieważ to wy nadajecie sens naszej pracy. Bez was uczelnia by nie istniała. To, że wybieracie nas jako miejsce, gdzie zdobywacie wiedzę, jest dla nas rzeczą, można powiedzieć, najważniejszą. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim młodym ludziom, naszym studentom, którzy tutaj w tej chwili na sali znajdują się. Dziękuję również Radzie Uczelni, która rozpoczyna swoją działalność, oraz Radzie Biznesu, która kontynuuje tę działalność już od wielu lat. Uczelnia powinna nadal się rozwijać, dlatego też chciałbym prosić o dalszą pomoc w realizacji planów na przyszłość. A jakie to plany? Właśnie pokrótce będę chciał je w tej chwili przedstawić. Ale proszę się nie martwić, zbliżamy się do końca. Specjalnie sobie taki ważny lekcji tutaj ustawiłem, żeby obserwować czas. Otóż w najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć budowę nowego budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne, sale ćwiczeniowe oraz centrum obsługi studentów. To jest właśnie ten budynek, który Państwo widzicie. Koszt inwestycji to jest ponad 15,5 miliona złotych i to na to pieniążki mamy dzięki panu ministrowi. To jest, wykorzystamy te bony, które otrzymaliśmy w kwocie 17,5 miliona złotych. Planujemy również przeznaczyć sumę około 2 milionów złotych na przeprowadzenie gruntownego remontu i modernizacji boisk sportowych i kortów tenisowych. To jest ważne ze względu właśnie na naszych sportowców, na studentów, ale również na mieszkańcy miasta Wrocławia bardzo często korzystają z tej infrastruktury, z czego się bardzo cieszymy. Kolejnym takim bardzo ważnym celem, można powiedzieć naszym marzeniem, jest zagospodarowanie obiektów przy ulicy Poniatowskiego z przeznaczeniem na Centrum Popularyzacji Nauki w Jarosławiu. Kiedyś rozmawiałem z panem starostą, który wspominał, jak ta uczelnia powstawała.
Ty mi bardzo ważną rzecz powiedział, że... Bo tak naprawdę to niewiele osób wierzyło w to, że ona powstanie. To była taka idea fix, że no, dobrze, możemy działać, ale czy ona powstanie? No, trudno powiedzieć. Jak Państwo widzicie, powstała i rozwinęła się. I dalej się będzie rozwijać. A gdyby nam się udało to wybudować przy pomocy Pana Burmistrza, przy pomocy w ogóle władz samorządowych, naszych polityków, Pani Minister, która również przychylnie do tego tematu ustosunkowała się, to, było, to byłaby wielka rzecz dla naszego miasta. Nie tylko dla uczelni, bo to by służyło wszystkim szkołom średnim, wszystkim szkołom podstawowym, po to, aby krzewić właśnie ideę poznawania, ideę nauki wśród młodych ludzi. A nie ukrywam, że również w tych budynkach chcielibyśmy prowadzić działalność polegającą na przykład powstawaniu startupów dla młodych przedsiębiorców, czy być może tam by się też umieściło Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Czyli wszystko to, z czego trudno sobie dzisiaj nowoczesny ośrodek miejski, jakim jest Jarosław, wyobrazić. Ten pomysł powstał między innymi dzięki panu profesorowi Januszowi Dąbrowskiemu, który no, jako jeden z nielicznych pracowników naszej uczelni często bywa w gabinecie i często rozmawiamy i te pomysły, które powstają, no chcielibyśmy realizować. Bardzo byśmy prosili o pomoc, Szanowni Państwa, w realizacji tego marzenia. To teraz jest marzenie, ale trzeba mieć cel, trzeba mieć marzenie, trzeba mieć jakąś wizję. My tą wizję mamy, mamy strategię i jeśli przyłożymy się do realizacji tej strategii, to będzie udziałem przyszłych tutaj władz, przyszłych pokoleń, które będą studiowały w naszej Alma Mater w Jarosławie. Wierzę w to mocno, wierzę również Państwu. Szanowni Państwo, odnosząc się do naszych zamierzeń na przyszłość, chciałbym podkreślić, że postaramy się jeszcze bardziej uatrakcyjniać ofertę edukacyjną. W tej chwili pracujemy nad trzema nowymi kierunkami, w tym rolnictwem, regionalny rolniczy. Być może, że ten kierunek będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Planujemy również studia magisterskie na pielęgniarstwie. Jeśli mamy jeszcze kilka innych pomysłów, ale one są jeszcze w trakcie, że tak powiem, konceptualizacji. Dostosowujemy ten wachlarz propozycji edukacyjnych do wymogów rynku edukacyjnego, do tego, czego oczekują od nas młodzi ludzie. To jest tak też bardzo ważna misja. Wspomagamy Uniwersytet Dziecięcy, wspomagamy działalność Akademii Trzeciego Wieku. Tutaj deklaruję dalszą pomoc. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby naszym seniorom pomagać, bo wiem, że wasza opinia też jest bardzo znacząca. Rodzina w naszej kulturze jest podstawowa wartość. Państwo poprzez waszą opinię w pewnym sensie kształtujecie opinię wśród tych, którzy wybierają studiowanie u nas, czyli wśród tych młodych ludzi. Jest to dla nas szczególnie ważne i też bardzo serdecznie za to dziękuję naszym seniorom i wszystkim tym, którzy mówią o nas dobrze. Szanowni Państwo, moi drodzy, na zakończenie nawiążę do sentencji, którą wypowiedziałem na początku wystąpienia. Odnosiła się ona do mądrości, którą należy również rozumieć jako pokorę. Bowiem taka postawa cechowała naszego patrona, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. O czym powinniśmy się pamiętać? Powinniśmy się uczyć właśnie takiej pokory wobec rzeczywistości, pokory wobec tych, z którymi się spotykamy, wobec studentów również. Myślę, że sama wiedza, same kompetencje, kwalifikacje, tak jak ksiądz arcybiskup powiedział w swojej homilii, no nie wystarczy. Ta technika, taka narastająca fala wynalazków różnego rodzaju cyfryzacji, internetu, tym się można pogubić. Ale tylko człowiek pokorny, człowiek, który dąży do poznania, ale takiego mądrego poznania dąży, to osiągnięcia mądrości. Niekoniecznie trzeba to samo, tą mądrość, samą wiedzę, ale właśnie takiej mądrości. Wielu ludzi nie ma stopni naukowych, a są bardzo mądrymi osobami, a wielu ludzi
którzy mają dostępy, czasami o tym zapominają, że jest coś więcej niż tylko to, co my możemy dostrzec przez to szkiełko i oko. Są wartości. Wartości też, o tych wartościach trzeba pamiętać. To jest misja naszej uczelni. Pewno musimy o tym pamiętać i musimy uczyć tych młodych ludzi, że sama technika to nie wszystko. Trzeba mieć serce, trzeba mieć współczucie, trzeba mieć empatię do drugiego człowieka. Tak jak ksiądz arcybiskup mówi, trzeba ciągle pewnie coś doskonalić. Pamiętaj, że to jest najważniejsze. Wiedza i umiejętności, które przekazujemy naszym studentom, nie służą naszemu społeczeństwu i ojczyźnie. Szanowni Państwo, życzę w nowym roku akademickim całej społeczności akademickiej wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech będzie to rok pełen sukcesów dla każdego pracownika i studenta, dla całej naszej uczelni. Głos, że tak powiem, się kończy. Rok akademicki 2019-2020 uważam za otwarty. Ut Felix Faustum, fortuna unque sit.